Witam was wszystkich serdecznie. Z częścią z was się znam. Jak wiecie, ja od jakiegoś czasu zajmuję się głównie takim przekazem linii żeńskiej na temat jakby mocy kobiet. Jeśli są, oczywiście też widzę, są na sali nasi szlachetni rycerze. Pamiętajcie, panowie, że czasami pytacie mnie, jaka jest nasza rola. Jeśli my poznamy ten fenomen energii żeńskiej, mówimy potencjalnie o wszystkich kobietach, natomiast ten potencjał może być uśpiony. Jeśli my sobie to przypomnimy, na pewno też przypomnimy sobie swoją rolę. Jak może wiecie, ten często kobiety, ale też mężczyźni zachęcacie mnie, żebym mówił jak najwięcej o tym. Ten fenomen jest związany z naszą absolutną wolnością. Do czego zmierzam? Że w pewnym momencie, kiedy zaczynamy jakby wchodzić na tą starożytną ścieżkę mądrości ludzi, to pamiętajcie, że jest to bardzo kontrowersyjne wobec tego, w czym my tkwimy. Okay? To jest bardzo kontrowersyjne. Dlatego być może w takim zacnym gronie o wiele mniej, ale nie do końca. Dlatego, że ten świat, który kiedyś istniał, który w mitach jest określany jako złoty wiek, niektórzy mówią, że on jest mityczny, bajkowy, baśniowy, że nie istniał. Pamiętajcie, że to, co istniało nawet na tej planecie, a to, co dzisiaj nazywa się małym matryksem, czyli pewnym systemem zniewolenia nas jako ludzkości, to nawet patrząc czasowo, chociaż jak wiecie, czas jest też pewnym takim pojęciem umownym, ale że to było jasne, bardziej tak ogubusiowe, to patrząc czasowo, ten moment, w którym ktoś przybył i próbuje zniewolić tą planetę, zniewolić ludzkość, to historycznie, patrząc czasowo, to jest mniej niż 1% naszej historii jako potężnych istot, na przykład ludzi na tej planecie. A więc jest to bardzo, bardzo krótki wycinek czasu. I to, o czym ja mówię, to, co mówi linia żeńska, czy ta starożytna mądrość ludzi, pamiętajcie, że ona była systematycznie niszczona, czy też takim kłamstwem systemu, manipulacją, jaką się posługuje system, to jest zmiana. Mogę wam podać prosty przykład, że kiedy ja zacząłem studiować mity, legendy i baśnie, to zadałem sobie pytanie, dlaczego bajki i mity były zmieniane. Czy w bajkach jest coś aż tak niebezpiecznego dla tak zwanego systemu, że chcecie coś przed nami ukryć? A więc to, w czym my tkwimy dzisiaj, może być kolejną formą iluzji. Natomiast nie jest moim celem ani nigdy takiej wewnętrznej mądrości mówienie komuś, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Mam nadzieję, że to doskonale czujecie. Ale żeby tak w ramach tych czasowych zmieścić się w jakimś temacie, ja wam mam przypomnieć coś, co jest związane z fenomenem czarnej Madonny, czy też tak naprawdę czarnej energii, która gdzieś tam w tle pojawia się, powiedzmy, jako kosmiczna czarna dziura, która jest pewnym fenomenem. Zacznę od czegoś takiego, że znacie państwo, pewnie znacie wszyscy tak zwaną historię templariuszy, czy zakonu templariuszy. I ja zawsze mówię o pewnym wewnętrznym zakonie, ale do czego zmierzam? Ta historia będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, co chcę wam przypomnieć. Otóż jak wiecie, templariusze były to czasy też, kiedy, zobaczcie jaki to jest paradoks, kiedy w imię Boga, który ponoć jest miłością, ludzie stawali naprzeciwko siebie i mordowali się brutalnie w imię Boga. A więc to jest taki czas historyczny tak zwanych wypraw krzyżowych, kiedy niby ten grób Jezusa, którego tam w ogóle nie ma, grób Jezusa niby jest w rękach niewiernych, więc jedziemy odbić świętą rzecz, czyli grób Chrystusa. Jest to następny kompletny paradoks niezrozumiały dla dawnej mądrości. Czy ważne jest coś, co jest sztucznym sakrum, sztuczną świętością, jakieś miejsce, domniemane miejsce, gdzie był pochowany Jezus i tak dalej.
I kiedy piesi, templariusze, ich było 9, ich cel tak naprawdę był inny. Oni mieli plany i kopali pod starożytną świątynią Salomona. Ta świątynia była kilka razy zburzona i w końcu Rzymianie w czasie buntu Żydów zburzyli ją. Czego szukało 9 rycerzy pod tą świątynią? Różnych rzeczy. Powiedzmy, że oni też szukali czegoś, co jest nazywane Arką Przymierza. I teraz posłuchajcie mnie uważnie, bo to jest taki fenomen bardzo mocno związany z tą energią, którą ja określam jako żeńską. I kiedy oni kopią w pewnym momencie, tutaj niespodziewanie, tak jak w bajkach, baśniach czy filmach dzisiejszych typu fantasy, science fiction, że staje arystokracja muzułmańska. Nie wiadomo skąd, tak jakby nagle pojawiła się arystokracja muzułmańska, a więc ci, których oni przyjechali wkrótce zabijać, wkrótce rozpętają się potworne bitwy, w czasie których ludzie w imię Boga będą zabijać się i mordować bestialsko nawzajem. I tych, co to jest arystokracja? Ja nazywam to bardziej arystokracją ducha. To nie chodziło ich pochodzenie społeczne, tych 9 przedstawicieli, powiedzmy, że tej religii muzułmańskiej. I oni raptem powiedzieli tym templariuszom, żeby nigdy, nigdy nie prowadzić żadnych wojen. Że wojny, które są prowadzone, nigdy nie były wojnami ludźmi. Że zanim przybyli bogowie, nie było żadnych wojen. Że to celem Boga czy bogów jest rozpętanie wojny. Zobaczcie, że stoi 9 ortodoksyjnych katolików. Jeśli jesteście związani z jakimś systemem dogmatycznym, nie chcę odpowiedzi, bo powiecie, że absolutnie nie. Generalnie pierwszym krokiem, trochę odskoczę, pierwszym krokiem, żeby cokolwiek poczuć, jaką jesteśmy istotą, to jest absolutna wolność, w tym wolność od dogmatów, od wszelkich dogmatów. I zobaczcie, że do skrajnie wierzących ludzi inni ludzie z innej kultury, innej religii nie tylko mówią im, nie prowadźmy żadnej wojny, ale wojny są wojnami bogów czy Boga. I jest to szok, dlatego że to są bardzo ortodoksyjni katolicy. Jak pojawili się? Templariusze pytają, jak się pojawiliście? Oni powiedzieli, że przeszliśmy przez portal. To jest tak, jakby nagle się pojawili. Pamiętajcie Państwo, że dawne kultury miały nie tylko ogromną mądrość na temat tego, kim my jesteśmy, ale niesamowitą wiedzę. Ja mogę to opisać zarówno od strony naukowej, fenomen czarnej dziury, czy fenomen pól fraktalnych, czy innych. Oni mieli to, ale oni tego tak nie nazywali, dlatego że oni doświadczali tego na co dzień. To nie była dla nich kwestia teorii, że oni mogli łączyć się z wieloma wymiarami we wszechświecie, ale że mogli łączyć się z całą swoją istotą. I zobaczcie, że trudno jest powiedzieć do ludzi, tak jak do nas, którzy jesteśmy zamknięci tak naprawdę w umyśle czy w intelekcie, do czego nie chcemy się przyznać, trudno jest opisać świat, który stanowi ponad 99% istnienia, kiedy my jesteśmy uwięzieni w malutkiej kropli, która stanowi niecały procent. My powiedzmy, że w tej chwili przebywamy w tej kropli, ale nasz cel jest taki, żeby przybyć tutaj i rozsadzić coś, co jest nazywane małym matryksem od środka. A więc pierwszą rzeczą, która dziwi ich, skąd oni się pojawili nagle. Drugą rzeczą, którą mówią templariusze jako katolicy, niemożliwe, żeby Bóg chciał wojny. Chyba wasz Bóg, bo nasz na pewno nie. I raptem katolicy też mówią, przecież wy jesteście wyznawcami Boga. Raptem 9 templariuszy słyszy, że wyznawanie Boga jednoosobowego jako energii męskiej jest największą manipulacją, jaką można zastosować wobec ludzkości. Znów przeżywają szok. Mówią, przecież wy wyznajecie Boga. I raptem, pamiętajcie, że to jest gdzieś XI wiek. Raptem ci ortodoksyjni katolicy słyszą od tych, którzy uważali, że są wyznawcami oczywiście tego złego Boga, złego, takiego, wiadomo, Allaha, że to jest coś
Oni mówią, że oni nigdy, pamiętajcie, że chodzi o wąską grupę, że oni nigdy nie czcili żadnego Boga. Dlatego, że jeśli ktoś by uklęknął przed Bogiem, a szczególnie kobieta, to natychmiast ludzkość traci moc. Oni im pokazują, że nie możemy klęczeć przed Bogiem, dlatego, że On jest pewną istotą, która wykorzystuje nas. Jest to bardzo, bardzo szeroki temat. Powiedzieli ci muzułmanie, zobaczcie, że oni zawsze, jeśli coś wyznawali, czcili, chociaż może to nie jest właściwe, może tak, adorowali, to jest to absolutnie kobieta. Oni powiedzieli, że u podstaw wszelkiego istnienia istnieje tylko kobieta, że wszystko tak jak zrodzone jest z mamy fizycznej, tak wszystko zrodzone jest z pewnego łona, z łona wszechświata. Czy templariusze to przyjęli, czy jako ortodoksyjni, wychowani ludzie, manipulowani ciągle poprzez pewien kult, tak? Kult religijny. My nie widzimy, co się dzieje za kulisami kultu, kiedy ludzie idą i w wiernopoddańczy sposób klęczą. Nie widzimy, co się dzieje energetycznie. Jasne, zobaczcie, że oni tego nie przyjęli. To jest niemożliwe, żeby oni w ciągu minuty przyjęli to, co do nich mówią. Dlaczego, zobaczcie, templariusze, przybywając do Europy, nigdy, powiedzmy, ortodoksyjni katolicy, jesteście w jakiejś ortodoksji? Zobaczcie, jak trudno jest wydobyć kogoś z ortodoksji, z dogmatu. Oni raptem przyjeżdżają do Europy, nigdy, nawet słowem, nie oddawali czci Bogu. Jak wiecie, zbudowali też fenomen, tak zwane katedry wewnętrznego zakonu, czyli katedry templariuszy. Za chwilę krótko do nich dojdziemy. Jak to jest możliwe, żeby oni raptem przestawili się o 180 stopni i odrzucili coś, co jest pewną fałszywą wiarą i stali się zupełnie inni? Zobaczcie, że templariusze w ciągu 80 lat wybudowali na terenie Europy, dali podwaliny może, bo później ta budowa trwa dłużej, dali podwaliny około 100 obiektom, od potężnych katedr po mniejsze kościoły, kaplice, kapliczki. Wszystkie nazwali tak samo. Wiecie jak? Wszystkie. Każdy obiekt nazwali tak samo. Notre Dame, Nasza Pani. Czasami byli wzywani przez papieża, i papież jakby chciał ich skłonić, no może jednak jakiegoś Serca Jezusowego, Najświętszej Maryi, Matki Boskiej i tak dalej. Nie, to są obiekty Nasza Pani. I na pytanie papieża, ale mam nadzieję, że chodzi o Matkę Boską. Zobaczcie też, jest taki paradoks, że templariusze jako wewnętrzny zakon nie mogli kłamać. Wiele ludzi jako punkt honoru, dzisiaj też tak jest. Wiele ludzi jako punkt honoru przyjmowali sobie, że nie mogą kłamać. Więc najlepszym sposobem czasami było milczenie. Natomiast kiedy oni pytali, czy na pewno chodzi o Matkę Boską, templariusze kładli rękę na sercu i mówili absolutnie tak. A więc w przekonaniu papieża czy ludzi wierzących chodziło niby o Matkę Jezusa. Nie, oni czcili kogoś, któremu uznawali za matkę czy pramatkę. Jest też, i teraz, dlaczego jest to związane z fenomenem Czarnej Madonny? Nie wiem, czy zwiedzaliście kiedyś te miejsca, w których templariusze postawili niezwykłe obiekty. Zobaczcie, co jest fenomenem tych obiektów. Że w 70-tych, 80-tych latach naukowcy amerykańscy i japońscy przy pomocy skomplikowanych urządzeń, Puchatek z Prosiaczkiem nie wiedzieliby, o co chodzi. Przy pomocy skomplikowanych urządzeń badają energetycznie fenomen katedr. Raptem ukazują się artykuły w prasie, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego zbudować. Więc ludzie piszą do tych, którzy to badali, jak to? Przy dzisiejszej technologii nie możemy machnąć budynku w rok, takiego jak jest katedra? Nie. Dzisiaj nie możemy go zbudować, przyznają się naukowcy. Dlaczego? Dlatego, że mówią, że obiekt ten, oczywiście być może fizycznie możemy zbudować jego kopię, natomiast nie możemy odtworzyć tego energetycznie. I ludzie, tacy jak właśnie Kubuś Puchatek, pytają, co to oznacza. A więc naukowcy mówią językiem naukowym. Mówią, wiecie co, katedra templariuszy
jest najbardziej idealnym fraktalem implozyjnym, jaki można sobie stworzyć. Teraz przejdę tylko do prosiaczka. Przecież prosiaczek nie rozumie słowa, co to jest. Już nie pamięta tego słowa nawet. Ludzie pytają, więc naukowcy mówią, wiecie co, jeśli by narysować katedry templariuszy energetycznie, to wyglądałoby to jak? Jak róża. Róża. Katedra jest różą. Ciekawe, że najpotężniejszym symbolem, kobiety mają wiele symboli, we wszystkich kulturach jest róża. Czy jest to tylko symbol, czy oznacza waszą pewną właściwość? Ciekawe, że w żeńskiej alchemii, która pamiętajcie, że nie ma nic wspólnego, że tam się w laboratorium chce zdobyć kamień filozoficzny przy jakichś skomplikowanych procesach i tak dalej, alchemia ta prawdziwa znów została przywieziona ze wschodu i oznacza przejście przez czerń. Na głębszym poziomie dotarcie do centrum czerni. Po co? Po co? Zdążymy pewnie do tego dojść. Zobaczcie też, że nie tylko wewnętrzny zakon templariuszy, ale w całej linii żeńskiej czasami fenomen kobiety obrazowany jest przez trzy róże. Białą, czerwoną i czarną. My też często może obawiamy się czarnego koloru, dlatego że szczególnie Kościół bardzo mocno nastawał na kolor czerwony, w który ubierały się szkarłatne kapłanki czy Maria Magdalena, dlatego że ten kolor ma też pewną sekret czy tajemnicę. A więc Kościół, jak może wiecie, czerwony kolor kto nosił? Jest jakaś kobieta w czerwonym dzisiaj ubraniu sukience albo spódnicy. A więc kolor czerwony został oczywiście przypisany prostytutkom. Ten symbol jest bardzo, bardzo potężny. Jak wiecie, pokazuje fenomen kobiety jako potrójnej bogini, chodzi o boginię wewnętrzną czy potrójnej mocy, jako dziewicy, której symbolizuje kolor biały, biała róża. Czerwony to jest oblubienica, kochanka, to jest ta, która zna tajemnicę hierozgamos, świętych zaślubin. To jest ta, która wprowadza wszystkich do tak zwanego ogrodu miłości. I czarny kolor. Czym jest czarny kolor? Jak wiecie, to jest kolor przypisany tej, która nazywa się wiedźmą. Pamiętajcie, że zawsze od momentu poczęcia czy ukształtowania się gonad w łonie mamy, czyli narządów płciowych, zawsze macie w sobie te trzy energie. Natomiast one nabywają pewnej mocy też w pewnych takich momentach biologicznych. Na przykład fenomen czerwieni jest bardzo mocno związany z tajemnicą krwi menstruacyjnej. Zauważcie, że ja mogę jako religioznawca też podejść naukowo i śledząc wszystkie kultury, zanim przybyli bogowie lub te kultury, które nie poddały się presji, woli czy manipulacji bogów, to pierwszy moment, w którym dziewczynka staje się kobietą, był potężnym świętem dla całej społeczności. I ciekawe, że w wielu, wielu kulturach, kiedy sadzano ją na tronie czy w centralnym miejscu, kiedy ona była do tego oczywiście przygotowywana, mówiono, dzisiaj stałaś się kobietą i boginią, ale w jakim sensie? Masz zdolność płodności. Zobaczcie Państwo, że my płodność sprowadzamy tylko i wyłącznie najczęściej do prokreacji. Tak, bogowie czy Bóg, o czym mógłbym mówić w nieskończoność, w taki sposób powiedzmy manipulacyjny, zabierają kobiecie fenomen płodności, czy blokują go i zostawiają tylko fenomen prokreacji. Czyli jasne, na chwałę Boga masz w systemie patriarchalnym rodzić dzieci. I w wielu kulturach liczbą, która określała, że jesteś bliska Bogu, to jest 7. 7 dzieci. Natomiast jeśli miałaś jedno dziecko, 2, 3, to wiecie, jakie było powiedzenie w wielu miejscach? Bóg odsunął się od ciebie. Na co templariusze by po cichu dodali na szczęście? Pamiętajcie, że rodzenie dzieci jest wspaniałą rzeczą. I moja córka jest moim wielkim szczęściem. Ale jeśli kobietę zmusza się lub ona poprzez manipulację tak uważa do rodzenia rok po roku dzieci, łono jest potężne, ale wymaga regeneracji.
To jest potężna świątynia. I poprzez to kobieta nie może stracić swojej mocy. Ona ją blokuje. Jaka to jest moc? Jaka to jest moc, która jest zawsze, ale tak mocno pojawia się w momencie pierwszej krwi, którą wiele kultur, to jest już temat, słuchajcie, kij w mrowisko, chętnie kiedyś się z wami spotkam i opowiem. W wielu kulturach nigdy nie nazywano tego krwią miesięczną, nigdy. Dlatego, że miesiąc, jak wiecie, staropolskim, ukraińskim, rosyjskim jest związany z księżycem. To nie jest fenomen księżyca, dlatego że księżyc zawsze wszystkie kultury wiedziały, że jest wrogiem, w cudzysłowie jest wrogiem. A więc one wiązały to z czymś zupełnie innym, z pewnym zawsze fenomenem ziemi, też z fenomenem czarnej energii, do którego dojdziemy. A więc zobaczcie, że templariusze budują katedry i ktoś mówi, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego zbudować, że to jest fraktal implozyjny. A co powoduje taki fraktal? Tak jak kosmiczna czarna dziura. Zobaczcie, że templariusze też dowiadują się, czy wiele kultur, że wszystko powstaje z jednego miejsca. I jeśli prześledzicie najnowsze badania takie astrofizyki, to ciągle odkrywa się nowe rzeczy na temat czarnej dziury w kosmosie, że jest to miejsce stworzenia, że fenomenem odbudowania swojej mocy, szczególnie przez kobietę, dlatego kobieta, tylko kobieta może zabrać mnie w tą podróż, jest fenomen dotarcia do czerni, do tajemnicy czerni. Dla templariuszy też to było dziwne. Dlaczego? Dlatego, że jakby system będzie operował pojęciem światła. Zauważyliście to czy nie? Czy może ja się mylę? Bóg jest światłem, anioły są światłem, najważniejsze jest światło. Światło spływa na planetę. Ludzie, jacyś guru czy inni, pewnie są świetliści i tak dalej. Potężna manipulacja. Światło widzialne stanowi 1/1000 wszystkiego w stworzeniu. Zobaczcie, że znów możemy odwołać się do nauki. Tak naprawdę światło widzialne, to tak jak powiedziałem, to jest 1/1000. Co jest w większości? Czarna materia kosmiczna. Skąd rodzi się czarna materia? Z czarnej energii, z czarnej dziury. A co jest wewnątrz czarnej dziury? Dlaczego to, co nazywane jest implozją, jest tak niebezpieczne dla systemu? Zobaczcie też, że jeśli my mówimy o czarnej dziurze kosmicznej i pewnym fenomenem takim, który nazywa się naukowo pola torsyjne. Dzisiaj naukowcy obserwują niezwykłą niby aktywację tego Sagittariusa A w centrum naszej galaktyki, ale wiele ludzi wie, że jest niesamowita aktywacja czegoś, co dzieje się wewnątrz Ziemi. Ale dlaczego jest ta aktywacja? Że coś dzieje się w centrum kosmosu, w centrum, tak? Coś dzieje się wewnątrz Ziemi. Że naukowcy mówią, że badając pola torsyjne, nie wiedzą, o co chodzi. To jest tak, jakby z wewnątrz Ziemi, torsyjny to jest proste. Torsyjny, torus znaczy wirujący. Jakieś potężne pola tak jakby budzą się też wewnątrz Ziemi. One budzą się w kosmosie. Zobaczcie, że jeśli wsłuchamy się w przekaz templariuszy, to jest ciekawe, że oni budowali katedry w pewnych miejscach i uważali, że one dopiero zaczynają odgrywać potężną rolę dla nich w dalszej przyszłości. Czyli w kodzie katedr templariuszy są opisane lata 2017-2025, gdzie nastąpi pewien fenomen aktywacji czarnej energii. Możemy to nazwać naukowo, nienaukowo, ale kiedy ten fenomen nastąpi? Jest dużo takiej fałszywej duchowości, że my możemy liczyć na fenomen aktywacji kosmosu czy czegoś tam, czy na fenomen czarnych dziur. Dlaczego te miejsca się aktywują? W jakich miejscach templariusze stawiali swoje katedry? Jasne, że zobaczcie, że oni też zawsze umieszczali w swoich katedrach obraz, rzeźbę lub figurę czarnej Madonny.
I teraz, jeśli my wejdziemy w umysł, to jest pytanie, czy chodzi o jakąś boginię, czy też figurek czarnej Madonny rzeźbi obrazów do dzisiaj we Francji jest około 200. Dlaczego Kościół cały czas to niszczył? Dlatego, że Matka Boska nie może być czarna. Zgadza się? Matka Boska jest biała, różowa, pozapinana od góry do dołu, nie nosi żadnej czerwonej sukienki. Jest to fenomen, który nie chodzi. Zobaczcie, że jaki błąd popełnia ruch New Age. Że ludzie mówią, Marek, wiesz co, ja z tym kościołem to już nic, w ogóle nic. Z tym papieżem, to co mówisz na wykładach, to podziwiam twoją odwagę, ale jednak do końca się z tobą nie zgadzam. Dobrze, ale jednak Bóg jest głęboko w moim sercu. Straszne. Dlatego, że jest to bardzo, bardzo potężny kod zmiany na głębokim poziomie kreacji DNA. Fenomen jakby kreacji nie jest związany z energią męską. Dlatego często mężczyźni się napinają po moich wykładach. Pytają, co jest z nami? Masz niesamowitą misję. Jeśli wybrałeś ciało mężczyzny, kiedyś, powiedzmy świadomie, to pamiętajcie, że dawniej, ci, którzy nie poddali się presji bogów, manipulacji czy presji Matrixa, oni zawsze nazywali kobietę świątynią życia. Natomiast my, mężczyźni, byliśmy obrońcami świątyń. To jest niesamowicie przepiękna misja, niesamowicie. Chodzi o to, że kiedy spotykasz każdą kobietę, nie tylko swoją partnerkę, każdą kobietę, którą widzisz tutaj, każdą kobietę, którą widzisz na ulicy, jak wobec niej, jak się zachowujesz wewnętrznie, co jest takiego w tobie. Bronić życia to jest ta prawdziwa rycerskość w wielu, wielu kulturach. Bronić i chronić kobiety, dlaczego? Daj jej czas, aby ona poznała swoją moc, a zobaczysz, co się stanie z tobą. Zabierze cię do raju. Kiedy? Po śmierci? Nie interesuje mnie raj po śmierci. A was? Ja chcę doświadczać raju tu i teraz. I jeśli go doświadczam, jasne, że powstanie we mnie bardzo prosty odruch, być może serca. Czy inni też mogą tego doświadczyć? Zobaczcie, że po wielu, wielu tysiącach lat istnienia monoteistycznych religii związanych z Bogiem, skala cierpienia na tym świecie, ja to nazywam antyświatem, jest nie do opisania. Przekracza jakąkolwiek granicę zobrazowania, co wydarzyło się na świecie, w antyświecie, podczas tego, co ja do was mówię. Detlefsen, taki Niemiec, opisuje to w swoim artykule i mówi, przeczytałeś jedną stronę mojego artykułu, ile to ci zabrało? 2-3 minuty. I na 15 stronach w swoim artykule pisze, co wydarzyło się w tym momencie na świecie. Oczywiście od tej ciemnej strony. Dlatego nasze serca i wasze też nie pytamy tylko o siebie. Pytamy, co się stało. Co się stało z nami? Co się stało z ludzkością? Co się stało z tą planetą? Ale też pytamy, czy możemy znaleźć odpowiedź, która to zmieni. Jasne, tą odpowiedzią jest fenomen kobiety. Na przykład fenomen czarnej Madonny. Na czym on polega? Zobaczcie, że nigdy błędem, cofnę się, New Age, jest to, że ktoś powie, okej, Bóg nie, religia nie, fałszywe ścieżki duchowe, jak tam z tym stoicie? O, milczenie. No, to jest potężna manipulacja, potężna. Pamiętajcie, że tylko istota wolna wraca do siebie, za życia i po śmierci. Dlatego, że istota zniewolona po śmierci będzie tak samo manipulowana. Co jest manipulacją? Koncepcje, jeszcze raz koncepcje, umysł. I kiedy my pytamy o ten fenomen, to zobaczcie, że w tym krótkim wykładzie chcę się skupić na tym fenomenie czarnej energii. Co ona takiego powoduje? Czy ona jest gdzieś w kosmosie, poza nami, czy w głębi Ziemi? Nigdy jako kobiety nie czcijcie czegoś, co jest poza wami. Nigdy jako mężczyźni nie czcimy czegoś, co jest poza nami. Rzeczą, przed którą, znaczy właśnie zobaczcie, że my idziemy do zimnych, sztucznych obiektów, sztucznych świątyń. Najpotężniejszym pytaniem, jakie zawsze zadają kobiety, zadawały, co jest naprawdę święte. Sztuczna świątynia, mury tej świątyni, obraz, ikona, rzeźba, ukrzyżowany Jezus. Czy to jest święte według was? Nie.
Święta jest ciało każdej żywej istoty. Czy tak się zachowujemy? Czy tak się zachowujemy? I najważniejsze pytanie kobiet, jak traktujesz swoje ciało, swoją świętą przestrzeń? Jak od urodzenia traktowałaś swoją świętą przestrzeń? Twój fenomen cały czas jest. On chce się aktywować. Ale zobaczcie, nie chodzi nawet o traumę, czy ukrytą, czy jawną przemoc wobec kobiet we własnej sypialni. Chodzi o poczucie wstydu, o poczucie w systemie patriarchalnym, że byłaś gorsza, że czekano na chłopca, że tylko chłopiec i tak dalej, i tak dalej. Co się z tobą dzieje? Twojego fenomenu nie można zamknąć, można go zablokować, ale w momencie, kiedy kobiety mówią: Marek, my to wszystko wiemy, wiesz, to normalnie wszystko wiemy. I jest ciekawe, że kiedy zadasz tej kobiecie tak osobiście gdzieś tam przy herbacie, porozmawiasz, jeśli to wszystko wiesz, to dlaczego twoje życie nie wygląda najlepiej? Dlaczego 10 lat żyłaś z psychopatą, w cudzysłowie, i wpadłaś w następne sidła? Wiedza to nie jest mądrość. To nie jest mądrość. A poza tym, nawet jeśli uzyskujesz mądrość i poznajesz, zaczynasz przeczuwać swoją drogę, to wiecie, jak mówi wschodnie przysłowie, że co innego jest znać swoją własną drogę, a co innego nią kroczyć. My mamy łeb nabity wiedzą i koncepcjami. I w momencie, kiedy kobiety zaczęły się budzić, to jest 1968 rok, to często przeszły z ofiary, w co przeszły? Tutaj oczywiście nie ma takich kobiet. Przeszły na skrajnie męskie pozycje. Przeszły na pozycje walki. Walki z tym, jasne, co ich przez wieki zniewalało. Ale w taoizmie jest taka ciekawe pokazanie, że biegun długo uciskany, kobiety były bardzo długo uciskane. Zgadzacie się z tym, czy nie? Biegun długo uciskany w momencie wyzwolenia może zająć miejsce opozycyjne. A więc długo uciskana kobieta czy energia żeńska w momencie wyzwolenia może stać się mężczyzną. Może być bardziej męska od mężczyzny. Natychmiast blokuje swój potencjał. Dlatego, że jest to związane na przykład z tajemnicą hormonalną. Kiedy powiesz dzisiaj do kobiet, waszą mocą jest łagodność. To kobiety nie chcą tego przyjąć, dlatego że łagodność kojarzą z czym? Ze słabością. Ona mówi: Marek, ja nie jestem słaba. Nie, już, ja się nie dam. Czyli do czego tak powoli zmierzam? Zobaczcie, że fenomenem, jeśli nawet porozmawiacie, może w tym gronie jest inaczej, nie wiem, ale kiedy porozmawiacie ze swoją koleżanką gdzieś i zapytacie, wiesz co, jak ty traktujesz swoje łono? Czym jest twoje łono? To no, my to traktujemy bardziej w sensie anatomicznym, fizjologicznym, ale dlaczego we wszystkich kulturach opis łona, też narządów męskich, jest niesamowity, niesamowity? Dlaczego każdy kanał w łonie jest opisany w alchemicznych, tych prawdziwie alchemicznych księgach, które mówią o twojej mocy, tak, czy mojej męskiej, jedno miejsce, na przykład anatomicznie nazwane pochwą, jest opisane na 15 stronach, jako potężny portal. Dlaczego macica zawsze była kielichem? Kielichem czego? Zobaczcie, jaki jest fenomen. Okej, templariusze zbudowali katedry jako mężczyźni, dlatego że celem nas mężczyzn jest przejąć na siebie bardziej to, co fizyczne, Także panowie, jak macie partnerki i ona gdzieś, ja zawsze mówię, za oknem są drzewa, przychodzi wiosna i nasza partnerka chce się połączyć z energią natury i mówi: ale tu na szybie widzę plamkę, my natychmiast biegniemy, szorujemy szyby, sprzątamy. My mamy dać, opiekować się każdą kobietą, żeby dać jej czas na zakwitnięcie, potrójnej róży. I to wszystko się dzieje, ale pytanie, jak my traktujemy samych siebie? Ludzie dużo mówią o manipulacji, o mind control. Manipulacja jest doskonale opisana w mitologii, doskonale. W mitach greckich jest doskonale opisana. Tak? Jak przybyli bogowie i dlaczego chcieli zniszczyć kobietę? Dlatego, że inaczej nie mogą panować. W żadnym systemie nie mogą tworzyć psychopatycznych systemów tyranii i władzy, jeśli mocna jest kobieta. Zresztą oni w ogóle tam nie przybywają.
nie przybywają do systemów, gdzie mężczyzna czuje i widzi, jaki jest fenomen kobiety, fenomen. Dlatego on będzie ją chronił, dlatego że dzięki niej my doświadczamy wszystkiego. Katedry templariuszy, które są fenomenem, tak? Przed katedrą do dzisiaj to miejsce nazywa się przedsionek raju. Przedsionek raju. Natomiast katedra, wnętrze katedry nazywa się rajem. Ale dla ludzi takich kiedyś wierzących, czy ortodoksyjnych, zobaczcie, że katedry templariuszy, nie wiem czy wiecie, wewnątrz zbudowane są jak łono kobiety. Jeśli wchodzisz do katedry templariuszy, wchodzisz do potężnego łona matki. Dosłownie. Gdzie każdy, to co architekt nazwie nawa, transept, wszystko jest anatomicznym i energetycznymi waszymi narządami. Mówiąc tak bardziej technicznie. Ale jaki jest fenomen? Jaki jest fenomen? Że po pierwsze, wchodząc do katedry, jesteś w innym wymiarze. W innym wymiarze, my tak mówimy. Możesz być poza tym, co nazywane jest małym matrixem. Poza systemem kontroli. Natomiast jeśli to jest łono kobiety, to znaczy, że łono kobiety, zobaczcie, że jeśli jest coś, na 100% to jest, istnieje pewna próba kontroli nad nami, która trwa 400 tysięcy lat, i my, ludzie często albo są za bardzo racjonalni, jeśli powiesz im, istnieje piękny świat energii, to nie wierzą, albo są skrajnie irracjonalni i wchodzą w bardzo dziwne takie obszary. Jeśli to pominiesz i kroczysz taką drogą środka, to pamiętajcie, że bogowie na przykład opisują na swoich zgromadzeniach, że oni doskonale wiedzą, ich kontrola niby idzie przez mind control, tę pewną część zwaną umysłem. Oni dysponują dwoma rzeczami. Niesamowicie rozwiniętymi zdolnościami paranormalnymi, wywołanymi sztucznie poprzez zazywanie pewnej substancji, nazywanej od dawnych czasów Ormus. I oni też mają niesamowitą technologię. Nic więcej nie mają. Dlatego w filmie Matrix jest taka scena, najpiękniejsza dla mnie scena, kiedy Neo odkłada słuchawkę i mówi do słuchawki, czuję, że tam jesteście. To wy się boicie, nie ja, to wy się boicie, bo wy czujecie, że może nadejść zmiana i tak dalej. Tak, to oni się boją, że ludzie odkryją, kim są wewnątrz siebie. Odkrycie powoduje olbrzymią moc. Zobaczcie, jaka jest moc czarnej energii. Czarna energia, na początku naukowcy uważają, że jest niesamowicie implozyjna. Pamiętacie może, to są sami młodzi ludzie, co ja mówię jako emeryt. Książki Lema, gdzie ostrzegano statki, nie zbliżaj się do czarnej dziury, bo dziura cię wchłonie. I naukowcy bardzo mocno trzymali się fenomenu implozji. Najnowsze badania są niesamowite. Że czarna dziura po fenomenie implozji, co jest bardzo ważne na skupieniu się na sobie, z tak zwanej podróży wewnętrznej w swoim życiu, odrzucenie wszystkich koncepcji, to jest łatwe, jak myślicie, czujecie, odrzucić wszystkie koncepcje. To zobaczcie, że fenomenem jest, że czarna dziura po momencie implozji nagle wyrzuca z siebie coś niesamowitego. Umownie można to nazwać światłem, umownie. Chociaż nie nazywałbym tego światłem, dlatego że światło, wbrew pozorom, jest systemem kontroli. Prędkość światła, którą określił Einstein, jest graniczną prędkością jakby uwięzienia nas w świetle, czyli w pułapce Matrixa. A więc mówienie o świetle może być wielkim, wielkim błędem, wielką pułapką. Chodzi o pewien fenomen czerni, która skupiając coś bardzo mocno, skupiając, może raptem coś rodzić. Dlaczego dawniej uważano, że kobieta jako czarna, ona, nie uważajcie tak, bo to macie zawsze jako kobiety, ale ona nabywa niby szczególnie tej zdolności po momencie, który nauka określa jako menopauza. Zauważyliście, że menopauza wtedy nabywasz największej mocy. Stajesz się wiedźmą, szamanką. Bogowie panicznie boją się twojej czarnej energii. Dlaczego? Dlatego, że jednym z fenomenów czarnej dziury, czyli utożsamcie to też jako kobiety ze swoją świętą przestrzenią, z łonem.
Jednym z fenomenów, wiecie co jest, że wszystkie kultury opisują, w jaki sposób zabierana nam jest po kawałku dusza. Że jeśli porównać duszę do pewnej miliona cudownych kryształków, to nie wiem, czy pamiętacie zdjęcia Emoto o kryształach wody. Zobaczcie, że jeśli krzykniesz na wodę, kryształy się rozsypują. Dawniej jest dokładnie powiedziane, że przemoc, krzyk wobec nas, natychmiast kryształy twojej duszy się rozsypują. Albo możesz nieświadomie oddawać swoją duszę. Kiedy jesteś ofiarą, albo uczestniczysz w kulcie ofiarnym, czy w wielu formach kultu, to już by był śliski temat, wam powiem, śliski, ale no cóż. W wielu formach kultu, kiedy ludzie spotykają się razem i robią pewien kult, czyli odtwarzają coś, co jest im dane nie wiadomo skąd, może nam być zabierana nasza dusza. Wiecie, co jest fenomenem kobiet we wszystkich kulturach? One cię proszą, zachowaj swoją indywidualność. Indywidualność. Maria Magdalena, która jest określana jako czarna Madonna, ona mówi, nigdy nie uczestnicz w ruchach stadnych. Nie stado, nie bądź pokorną owcą, bądź wilczycą. Opuść stado, wyjdź ze stada. Ale nam jest trudno wyjść ze stada, bo stado niby daje nam poczucie więzi, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Dopóki beczysz tak jak stado, jeśli masz odwagę powiedzieć swoim głosem, stado wpierw grozi ci palcem, później wyklucza cię ze stada. Ale wykluczenie ze stada powoduje nasze pozorne osamotnienie. I Maria Magdalena mówi, że wiele kobiet, bo to był system patriarchalny, że przejdą to, że poczują się osamotnione. Wytrwaj w tym. Twoim fenomenem jest twoja indywidualność, a nie kopiowanie czy zbiorowe robienie pewnych czynności. Dlatego, że twój kod DNA wtedy jest mutowany. Masz indywidualny kod DNA. Niesamowity fenomen. Dlatego polecanie czegoś, wiecie, masowo i tak dalej, może być znów pułapką. Jaki jest, bo już czas, ten fenomen czarnej dziury. Może coś działo się z naszą duszą. Indianie, czy ludy Syberii, ja się dowiedziałem to osobiście od ludzi mieszkających na Syberii. Dowiedziałem się na takim spotkaniu od Indian, że Indianie na przykład mówią, że przemoc wobec dzieci, szczególnie seksualna, powoduje rozbicie ich duszy. I oni pokazują, że dusza wtedy ma zdolność do eksplozji. I Indianie mówią, oby tylko dusza nie przekroczyła szczeliny czasu i przestrzeni. Dlatego trudno ściągnąć z powrotem tą duszę. I zobaczcie, że my wszyscy mogliśmy przeżyć różne dzieciństwo i tak dalej. Może na nas krzyczano i tak dalej, bito. I linia żeńska, pamiętajcie też, nigdy nie mówi, nie cofaj się nigdy do traumatycznej przeszłości, dlatego że to jest twoja zguba, tak są bogowie. I wy powiecie, ale każdy coś przeszedł, no to skup się na fenomenie twojej mocy, a nie niemocy. Cofanie się do traumatycznych wydarzeń z przeszłości jest tworzenie egregorów tych wydarzeń. I to mówi nawet fizyka kwantowa. Prosty przykład. Psychoanaliza celuje w pastwieniu się nad złym dzieciństwem. I wpierw był taki model zły ojciec, dzisiaj jest często zła matka. Tylko to, co jest dawniej opisane, że w momencie, kiedy cofasz się do dzieciństwa i odtwarzasz, twój ojciec już dawno, nawet jeśli był tyranem, on już dawno nie żyje. Ale na miejsce tego ojca może pojawić się 10 egregorów ojca, które zasila swoimi negatywnymi emocjami. Negatywny egregor, który powstał z negatywnej energii, ma tendencję, żeby zachować swój byt do prowokowania cię do negatywnych rzeczy. To mówi zarówno starożytna mądrość kobiet, jak i najnowsze odkrycia fizyki kwantowej. Nie ma czasu. Moc jest w tobie, moc jest tu i teraz. Nie ma znaczenia, co z nami zrobiono w dzieciństwie czy kiedyś. Dlatego, że bogowie doskonale sobie zdają sprawę, że nie można kontrolować dwóch obszarów człowieka. Można kontrolować jego umysł. Oni to robią. I teraz, co to jest umysł? No, znów byśmy musieli mieć więcej czasu. Marduk w mitach sumeryjskich mówi, nie możemy kontrolować świętej przestrzeni, komnaty serca. A więc zamknijmy serce. Nie możemy kontrolować najświętszej przestrzeni, jak mówiły jego siostry Marduka,
najświętszej przestrzeni kobiet, wnętrza i łona, więc zamknijmy to łono. Proste czy nie? Jak zamknięto nasze serca? Na wiele sposobów. Ale pamiętajcie, że bogowie grają w białe, bo my ewidentnie wiemy, że zabijanie, przemoc, nienawiść jest zła. Natomiast bogowie mogą grać w białe. Powiedzą ci stan zakochania. Wszyscy są zakochani, ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Bogowie powiedzą pożądanie. I my seks. Zobaczcie, że mówiąc językiem współczesnym, seks nie ma nic wspólnego z energią seksualną. A energia seksualna to jest ta, której tajemnicę niesamowicie zna kobieta. Jest to energia, która nie tylko stwarza, podtrzymuje życie, ale powoduje zmartwychwstanie i nieśmiertelność. Co jest fenomenem czarnej dziury? Bo już chyba czas mija, czy nie? Zobaczcie, że nie przejmujcie się tym, co się wydarzyło w przeszłości. Następnym takim błędem jest zaglądanie w przyszłość, że martwię się o przyszłość. Czy tak zwani jasnowidze, jasnowidzki widzą przyszłość? Czyją? Czyją? Jeśli ktoś roztacza przed wami katastroficzną wizję przyszłości, to znaczy, że jest manipulowany przez bogów. Czujecie to? Dlatego, że przyszłość jest absolutnie nieokreślona. Natomiast bogowie, którzy tworzą przyszłość jako obrazy, pragną, abyśmy ją zasilili, tak? Jaką? Negatywną. Nie ma czegoś takiego. To my, nasz plan jest zupełnie inny niż plan bogów. Ale zobaczcie, nawet jeśli ktoś to wychwyci i powie, ale coś mogło się stać z moją duszą. Może nawet kiedy nie ma teraz przemocy, New Age to jest plan bogów. To jest plan bogów. Ja obserwując, co się dzieje w tak zwanej duchowości, trochę boli mnie serce, ale zostawiam to, bo każdy ma swoją drogę. Nigdy celem kobiet nie było pokazanie ci, co jest prawdą, tak? Tą jedyną prawdą, bo to jest też forma manipulacji. Ale wy powiecie, to co? Może utraciłem część duszy. To zobaczcie, że fenomen serca polega na tym, co w nauce nazwane jest koherencją, a kobieta by powiedziała błogostan. Fenomen serca polega na tym, że jeśli kochasz kogo? Kogo? Co jest największym sekretem? Jeśli kochasz siebie, to w twoim sercu też powstaje coś, co żeńska alchemia nazwałaby małą implozją. Cząstki twojej duszy wracają do ciebie. Siła twojej miłości, nie w przenośni, wytwarza wewnątrz serca pewien wir miłości do siebie. Cząstki twojej duszy powracają do siebie, scalasz swoją duszę. Wszystko można niby streścić w jednym słowie. Każde spotkanie, każde poszukiwania duchowe, nieduchowe, tak, wszystko. Nawet Detlefsen, który zajmował się psychosomatyką, mówi, napisałem tyle książek, ale po co? Kto kocha siebie, nie choruje. To po co te książki? Tak, kto kocha siebie, nie choruje. Kto kocha siebie, uruchamia wewnątrz siebie pewien fenomen. Jego serce staje się portalem do jego duszy, która zostaje scalona. A dusza łączy nas z tym, co jest duchem. Natomiast jaki jest fenomen czarnej dziury? Wsłuchajcie się jeszcze uważnie, jeśli gdzieś tam nie przysypiacie. Zobaczcie, że ile serce moje scala moją duszę, wytwarza też według nauki Kalifornijski Instytut Matematyka Serca. To jest jeszcze słabe. Był instytut w Lyonie, który pokazywał, że jeśli wchodzisz w stan miłości do siebie, to twoje serce wytwarza wokół ciebie pole ochronne. Jakakolwiek manipulacja jest niemożliwa. Czujecie to? Jeśli my mamy, ludzie mówią, wiesz co, ja się boję czytać książki Davida Icke'a, bo normalnie mam taką depechę jak nigdy. W ogóle czy jest ta potężna manipulacja? Nie wiem, to nie jest mój świat. To nie jest mój świat. To, że bogowie mają plan i chcą nas zniewolić, to nie jest mój świat. A wasz? My dajemy prostą odpowiedź. Sięgamy po swoją ludzką moc. Dlatego oni panicznie ciągle się boją. Panicznie się boją zdemaskowania. Jeśli istnieje jakikolwiek system kontroli, jest on niesamowicie słaby. To jest kolos na glinianych nogach. Tylko, że pewien problem polega na tym, że my nie uruchamiamy swojej mocy. My nie kochamy, my się zakochujemy. My nie uruchamiamy energii seksualnej, energii życia, a seks poprzez pożądanie, który jest zupełnie inną energią. Seks to energia śmierci, energia seksualna to energia życia.
Ale wracając do fenomenu czarnej dziury, jeśli nawet coś się ze mną działo, w dzieciństwie i tak dalej, ja zaczynam kochać siebie, cząstki mojej duszy powracają do mnie. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Na zasadzie wiru mojego serca. Jeśli kobieta uruchomi czarną energię wewnątrz łona, czarny wir, to wsłuchajcie się. Skradzione cząstki jakiejkolwiek istocie, w jakimkolwiek momencie historii wszechświatów zaczynają powracać do niej. Zobaczcie, fenomen łona polega na tym, jako matki wszystkich istot, w waszym łonie jest wszystko. Jesteście matką wszystkich istot. Wasze łono nie jest czymś innym od łona stworzenia czy pramatki, czyli od jakiejś bogini. To ty jesteś pramatką, ty jesteś boginią, ty jesteś matką wszystkich istot. Jeśli ty uruchamiasz sobie miłość w swoim sercu i fenomen czarnej energii w swoim łonie, to zobaczcie, co się dzieje. Raptem cząstki skradzione jakiejkolwiek istocie w jakimkolwiek wymiarze powracają do tej istoty. Oczywiście innym takim zagadnieniem jest to, na ile ona jest w stanie to przyjąć, w jakim teraz jest stanie energetycznym. Celem jakby nas jest taka indywidualna droga, ale fenomen jakby taka jest siatka na tle wszechświata. Ale fenomen czarnej energii polega na czymś innym. Nie wiem, jakie jest wasze przekonanie na temat czegoś, co nazywa się systemem kontroli, małym matrixem. Dlaczego ja mówię o małym matrixie? Dlatego, że matrix to jest bardzo piękne słowo, matrix. Matrix pochodzi z łaciny i oznacza macierz. Matrix jest zawsze związany we wszystkich kulturach, wszystkich językach z macierzą, z pewnym fenomenem kobiecego łona. Natomiast bogowie, którzy nie mają zdolności rodzenia, oni mają tylko zdolność tworzenia światów wirtualnych. Oni jakby kopiują proces twórczy, ale tylko na zasadzie świata wirtualnego. I oni rzeczywiście w ten sposób od czasów Davida Icke'a czy filmu Matrix, my się dowiadujemy, że żyjemy w Matrixie. Tak? Jest coś takiego. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Ja jako młody chłopak, kiedy interesowałem się filozofią wschodu, jak miałem 15 lat i w jakiś sposób byłem zafascynowany na przykład buddyzmem ze względu na jego stronę etyczną. Później gdzieś tam moja droga jest taka, że chcę zachować swoją indywidualność. To zobaczcie, że na wschodzie to pojęcie maja, iluzja. Dlaczego cały Wschód mówił, że my żyjemy w świecie iluzji? To, co postrzegasz, jest iluzją. Jako 17-latek chciałem to zrozumieć. Jako 18-latek trafiłem na pierwszą naukową książkę, niestety wtedy była po rosyjsku, napisana przez tak zwanych uczonych radzieckich. Żyjesz w holograficznym wszechświecie. Nie dość, że była napisana po rosyjsku, to przebrnięcie przez tą książkę, na szczęście w 18 lat odpadł mi łeb. Jedynym niesamowitym fenomenem po przeczytaniu tej książki, że byłem już tak głupi, że nie miałem głowy. Zobaczcie, w 2003 roku Bostrom, fizyk kwantowy, nie tylko pisze artykuł, czy wiesz, że żyjesz w symulacji komputerowej, ale nie wiem, czy o tym wiecie, naukowcy zaczynają odtwarzać symulacje komputerowe. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Zaczynają odtwarzać wirtualną rzeczywistość. Kiedy zaczynasz ich dopytywać, nabierają wody w usta i wycofują się. To znaczy, że my jesteśmy uwięzieni w pewnej pułapce za życia i po śmierci. Zobaczcie, że Maria Magdalena mówi, jeśli nie zmartwychwstaniesz za życia, nie ma mowy o zmartwychwstaniu po śmierci. Przejście jest następną formą manipulacji tobą. Co to jest za świat? Czy my mamy się jego obawiać? Wiecie, że naukowcy mówią, że matrix, mały matrix wygląda tak, że jest pewnymi sześcianami. Kto tworzy ten sześcian? Że my od czasów Davida Icke'a i innych mówią, bogowie nas zniewalają. Co jest malutkim pudełkiem w tym sześcianie? Cały ten sześcian w naszej rzeczywistości to jest mniej niż 1% wszechistnienia. Zobaczcie, że wokoło jest cudowny wszechświat czystej miłości, tylko i wyłącznie. Natomiast te sześciany stanowią bardzo niewielką część. Skąd one powstają?
Zobaczcie, że wiele dawnych mitów, legend, bajek mówi, że kiedy szukasz prawdy, wy jesteście tutaj, pewnie szukacie prawdy, nie? No jasne, po to się spotykamy, szukacie prawdy. Gdzie? Gdzie? Zobaczcie, że często w tych mitach, bajkach, znacie to, że ten wędrowiec po wielu, wielu trudach, jeśli to jest mężczyzna, on po iluś tam latach przychodzi, koniec, nie ma żadnej prawdy, nie znalazł prawdy, czy nie znalazł skarbu. I kiedy on nocą wchodzi do domu, widzi światło, którego szukał, czy widzi coś, co jest nazywane lśnieniem, fenomen. W niektórych bajkach odnajduje diament. Jest zaskoczony, że ten diament jest w jego domu. Chodzi o to, że to, czego szukał, jest w jego domu, tak? I on patrzy, patrzy i nie może uwierzyć, tak? Jeśli to jest mężczyzna, kiedy oczy się przyzwyczajają jego do ciemności w pokoju, widzi swoją śpiącą żonę, która jest w stanie błogostanu. Ona jest tym diamentem. Tak samo w bajkach, jak kobieta szuka, a nie znalazła, przychodzi do domu i widzi w ciemności cudowną istotę, tą, która wszystko stwarza, tą, która jest. I mówi w bajkach, czyżby najwyższa bogini stąpiła w moje skromne progi, kiedy oczy przyzwyczają się do ciemności, kogo widzi? Widzi w lustrze samą siebie. Pamiętajcie, niezależnie kobiety, mężczyźni, jeśli chcecie mieć guru, kupcie sobie duże lustro, ale pamiętajcie też, że każdy jest guru, żeby znów nie poszło wam w ego. Natomiast szukanie guru czy pozowanie się na guru to jest gra bogów, to jest manipulacja, to jest potężna manipulacja. W świecie matki wszystkie istoty są równe. Indianin, ale też wewnętrzny zakon templariuszy, to byli potężni rycerze. Jasne, oni mogli się rozejrzeć, ale oni całowali kamień po drodze, oni całowali kwiaty, oni wiedzieli o pewnym fenomenie energii. Czy ta jesteście wewnątrz tego pudełka, czy nie? No nikt się nie przyzna, że jest wewnątrz. No wiem, przecież my jesteśmy tak pełni wiedzy. Właśnie wiedza tworzy te pudełka. Wiedza tworzy te pudełka. A więc zobaczcie, że w bajkach też jest coś takiego, że ostatnim twoim przeciwnikiem często to jest smok, ale ze smokami znów jest cała historia, tak? Bo są te smoki ziemi, czy czarna energia kobiety, czy czerwona, reprezentowana jest w alchemii przez czerwoną albo czarną smoczycę, albo przez czerwonego, albo czarnego węża. Ale są te smoki takie, jakby które działają na naszą niekorzyść. Ale zobaczcie, że w inicjacjach, bajkach, mitach ostatnim twoim przeciwnikiem na drodze do prawdy, tej twojej, tej można powiedzieć prawdziwej prawdy, to wiecie co jest? Twój własny umysł. Nie ma już nic. Tak naprawdę to twój własny umysł, nasz własny umysł jest jedyną przeszkodą. To nasz własny umysł też, to jest niesamowite, tworzy coś, co jest cieniem. Coś, co później Jung bardzo mocno operował jako pojęcie cienia. Tak? I co robi czarna energia kobieca? Dlaczego bogowie panicznie boją się jednej kobiety? Jasne, oni nasz mężczyzn też się boją, panowie, nie przejmujcie się, boją się, ale oni panicznie boją się. My jesteśmy sobie równi, ale na litość człowieczą i pramatki. No jednak z racji budowy anatomicznej, fizjologicznej, hormonalnej mamy inne predyspozycje. Wy jako kobiety macie cudowną, najświętszą przestrzeń, łono wszechistnienia. Łono, które to jest tak, jak kobiety uczono, twoją mocą jest łagodność, ale mówiono też do kobiet, tak jak Maria Magdalena mówiła do kobiet, ale bądź też wilczycą, jak trzeba. Bądź wilczycą, masz umieć się bronić. I fenomenem też, który to jest już osobny rozdział, tak? Fenomenem pewnym jest taniec kobiet, tak? Taniec kobiet. Tańcząca szkarłatna kapłanka, wiecie co powodowała? Tylko nie traktujcie tego jako przenośni, że ta siatka się rozpada.
siatka Matrixa, więzienie Matrixa rozpada się, kiedy jedna kobieta zatańczy swój wewnętrzny taniec. Czy nie jest to fenomenalne? Zobaczcie, jak dużo my robimy, żeby posiąść prawdę. Nie, my się coraz bardziej oddalamy od siebie, od swojej mocy. To wszystko jest stworzone po to, żeby stworzyć następne pudełka. I ktoś jest w jednym pudełku, mówi Marek, religia nie. Dobrze powiedziałeś, Kościół nie, ale Bóg tak. Skakujesz następne pudełko. Ale teraz, przyjechał guru. Skąd przyjechał guru? Stary, co ty gadasz? Z Indii przyjechał guru, jest niesamowity. I kobiety mówią, a wiesz jak śpiewa, jaki jest wysoki i przystojny. No tak, dobrze, jest guru, jesteś w pudełku i tak dalej. Nie, podróbka guru. Raptem mamy następną niesamowite pudełko. Zobaczcie, że wiecie, co jest nam w życiu też potrzebne? Bardzo dobrze pojęty dystans do samego siebie i dobrze pojęte poczucie humoru. Zobaczcie, że ludzie, którzy są we łbie, zimny umysł, kompletnie nie ma poczucia humoru. I teraz porozmawiaj z dogmatykiem, że on jest w pudełku. Zabije cię, ukamieniuje i nigdy umysł nie chce się przyznać, że jest zniewoleniem czy więzieniem. A więc fenomenem czarnej energii jest to, że to pudełko, zobaczcie, co się z nim dzieje. Kiedy kobieta odkrywa w sobie tę potężną energię na bardzo prostej zasadzie. Tu nie ma żadnego kultu, tu nie ma żadnych technik, tu nic takiego nie ma. Tu jest podróż i przypomnienie sobie, czym jest energia miłości. Ale najpotężniejszą taką energią w tym wymiarze to jest tajemnica energii seksualnej związana z czymś, co określane jest jako błogostan. Linia żeńska przekazuje taką prawdę, że my często się zakochujemy. Często byliście zakochani? No, to zobaczcie, że zakochanie zamyka nasze serce. Nie wiem, czy wiecie o tym. Dlatego, że ilość neurotransmitterów, czyli opiatów, które wytwarzają się w ciągu minuty, mózg w stanie zakochania, według nauki może wytworzyć 18 opiatów w ciągu minuty. Wiecie, takich, to jest podobne do amfetaminy, kokainy. Jesteś na niesamowitym haju, nie? To jest haj, bez alkoholu, bez narkotyków. Tylko, że to jest trucizna. I serce po jakimś czasie musi zamknąć swoją świętą przestrzeń. I zobaczcie, to samo dotyczy zamiany energii seksualnej z pożądaniem. Święta przestrzeń kobiety będzie się chronić. Pamiętajcie też, że nasza moc jest nienaruszalna. Obojętnie co zrobiono z nami, nasze wnętrze serca i wnętrze waszego łona, tak zwany punkt dziewiczy, nawet po najgorszych traumach jest nienaruszalny. Szkoda, że tego nie mówi się kobietom. Uruchomić ten punkt to podróżować do siebie poprzez miłość, poprzez stan błogostanu, poprzez poczucie, że twoje łono nie jest czymś anatomicznym, fizjologicznym, w świątyni twojego ciała jest najświętszym miejscem. W tym momencie też kobieta wydziela jej system hormonalny, tak zwane sekrecje. A więc czego wam życzę na koniec? Rozwalmy pudełko własnego umysłu. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Tutaj taką pierwszą książkę, jaką napisałem, w bardzo taki prosty sposób, przystępny o fenomenie świętej energii żeńskiej. To jest ta książka. Oczywiście ona też bardzo dotyczy mężczyzn, bo tam wspominam, czym jest prawdziwa święta męskość, ta, która kiedyś istniała. Teraz tak mnie gdzieś tam w kuluarach zachęćcie, bo piszę drugą książkę, Święta Ladacznica.